Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Jedi Fallen Order. Wchodzimy do świątyni, czy tam do grobowca, czy tam do czego to mieliśmy wejść. Bardzo się cieszę, że wziąłem ostatnio drogę poboczną, bo i się level wbił. Już sobie wykupiłem tak swoją drogą te zwiększone obrażenia miecza, więc już to mamy. Ja się tu jeszcze rozglądam, niekoniecznie za skrzynką, bardziej za miejscem do medytacji, ale ono ukryte raczej być nie powinno. Malowanie modliszki. Przemytnik. Poka poka. To jest to? Przemytnik? Coś interesującego? Przyjacielu, dotarliśmy do grobowca Kujeta w poszukiwaniu Astrium. Zapiski kordowy, co? No dobra. Miejmy walkę z siostrą nocy z głowy. Chociaż nie wiem, czy jestem gotów z trzeci odcinek, jaki nagrywam dzisiaj. Z Jedi'a i jest już wesoło. Chociaż może nie będziemy się bić, może faktycznie to było. Przepadło. Zobaczy, że jesteśmy cool. Dobra, nieważne. Będziemy się bić, moi drodzy, będziemy. Będziemy się bić. No i odpocznę, resztkę tego zdrowia sobie przywrócę. No i zaczynamy festiwal. Ale sprytne, a jakbym tego nie zrobił? Okej. Ale bym sobie w Republic Commando pograł. Wiesz, wążek później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć. Jest jakiś sztuczny dialog. Podobno mają przyjść nowe rozkazy. W końcu. Chcę już opuścić te dźwięki. A, rozkaz 66. Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. Yeah! Mam nadzieję, że będzie ci przykro, jak będziesz musiał mi strzelić w plecy. Mistrzu, to Paul? Podawanie. Pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas. I nie każ mi czekać. No to Venu mi tu powysuwa jakieś te... Mam tam doskoczyć niby? Twoim zdaniem? No zaplanowałem, kurwa, tylko nie wiem, którędy iść. No dobra, bo on tak jakby się tu próbował przykleić? Nie. Dobra, kij z walką z mroczną siostrą, ja tu kurna platformówki nie mogę zrobić. Po co ta kamera mi to tak dziczeje? Znaczy domyślam się, że muszę skoczyć i po prostu przebiec po ścianie, nie? Ale... Albo nie. Albo chwycić się, ale nie tego co myślałem, że się muszę chwycić. Dobra, nieważne. Boing, boing, boing. Wow, 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 no. Ostrożnie, ostrożnie. Wow, podstępny dowódco. Skup się. Gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Tak lepiej. Dołącz do mnie. No, nie myślałem, że każesz komuś do mnie strzelać, kurna, i to przed rozkazem 66. Chłop już się szkoli.
Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Draka bezpieczny. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... Wykonać mistrzu? Rozkaz. Co się dzieje? Coś jest nie tak. Nie, nie! Co się dzieje? Yoda też przewidział. Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko. Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Tak, mistrzu. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Idź! Idź! Tutaj! Co mam wydawić? Przestańcie! No, ale jakbym wiedział, że muszę biec, po prostu im się zamknie ta gruć, to... Topol się przemieszcza. Potrzebujemy wsparcia. Będę musiał to przeciągnąć. Dawaj, dawaj. Uważaj na czoło. To bez sensu. Dobra, czyli dzieje? Tak jest origin story. Mówiliśmy... Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Byliśmy padawanem. Działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać to przed ukończeniem treningu. Jak rozkaz się wydarzył. Ja sobie tak żartowałem, kurde. Że to tutaj będzie rozkaz za chwilę. Co się zmieniło? Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jestem chyba przy turbozindzie. Ej, wtedy jeszcze tylko kawałek. Turbowinda? Dawaj, jedziemy turbowindą. Kurde, aż sobie chyba obejrzę Star Warsy kiedyś. Dobra, aha, okej. Widzę tego małego padawana. Jest w turbowinie. Widzę tego małego padalca. Dam radę. Pewnie, że tak. Cała gra przed tobą, nawet dwie. I wtedy zajmiemy się topolem. Wow! Padawanie, miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Spinaj się dalej, spotkamy się na górze. Daj mi swój! dobra, wspinaj się, bardzo chętnie, ale którędy? A, tu jestem, dobra. Czemu akurat teraz nas taka wizja nawiedziła? Czy ona została zesłana przez mroczną siostrę? Chciała zobaczyć, kim jesteśmy w jakiś taki pokrętny sposób? Na wprost jest sterowanie ręką. Musisz je uruchomić. No, Jaro Tapal jest kozak. Znaczy był, domyślam się. Ale jeszcze jest. To patera. O, ma kogoś po swojej stronie, tak? Nie. No czemu on w niego nie... Co jest? Znaczy ja mu kibicuję, nie? Z całego serducha, ale... Musimy uciekać. Szedł za nim, czemu nie strzelił w głowę z tyłu? No co jest?
Coś tutaj? Nie, plany Gwiazdy Śmierci tylko, dobra. Jeszcze się nie zajdziemy? No come on. Blokada drzwi! Panowanie, nadeszła pora na szkolenie. Wow. Nie do łęga. Masz słabą wolę, brak ci dyscypliny. A czemu takie brzydkie słowa? Zakłócą twoją więź z mocą. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Jesteś porażką. Miernotą. Zdrajcą. Nie jesteś Jedi! Nie! Ale działa. Zepsuty. Nie działa. Kryształ. Bezużyteczny. Okej. I nic. Dobra, no tu już byłem. Raczej nie będą mi kazać powtarzać tej sekwencji. Lepiej spadajmy. Nie umiem tego wyjaśnić. Chyba nawet tego nie rozumiem. To jestem ciekaw, co dalej. Ostrzegałem cię. Daj mi spokój. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego groźnego miejsca. Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Taron Malikos. Były Jedi. Tak jak ty. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to. Odludne miejsce. Tutejszy mrok. Niemal mnie pożarł. Ale pokonałem go. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę.
A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom to Jedi. To są mroczne czasy. One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. Ujrzałeś tam coś, prawda? Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin. Bijcie się. Mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo. Słaba. Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła. A dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Nasza więź jest wieczna. Twoje siostry nie żyją. Tak. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. Jesteś głupia! Tej magii nie da się kontrolować! Obaj się nauczycie. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Datomiry, walczysz ze wszystkimi! Uciekaj! O nie! No ja tu nie zamierzam zostawać, mój miecz jest zepsuty. Nara! O! Dostań się na modliszkę. No, trochę nie pamiętam drogi, jak mam być szczery, ale okej. A! Kurwa. A dobra, widzę, że... A, no tak. Ej, działa! Nie, nie działa. Chyba jakiś błąd. No, ewidentnie. Ktoś chyba nie przewidział, że będę próbował używać mocy i miecz się włącza, chociaż nie działa. Okej, okay, dobra. To działa, nie działa? Nie, nie działa, dobra. A, nie wiem gdzie biec tak naprawdę. Mhm. Dobrze, że nikt mnie nie ściga, bo to by było... strasznie słabe. O, nie tędy? A, dobra, już widzę. Nie no, ciekawa sekwencja, ciekawa, tylko trochę mnie ten właśnie działająco, niedziałający miecz świetlny wybił z rytmu. No przez to, że ja nie wiem, czy ja dobrze biegnę, nie? Ja tak bardzo na... no oczywiście, a nie no, w miarę dobrze. A nie, dobra, czy ja tu powinienem. Ja pierdzielę, no myślałem, że jest dalej ten. Sir, nie Gris odpala. Sir, nie Gris odpala modliszkę. Co się dzieje? Siostra nocy wskrzesiła martwych. Gonią mnie. Hola, sprowadzisz ich tutaj? Kapitanie, szykuj się do startu. No okej, okay, dobra. Potrzebuję pomocy. Dawaj, Styma, drugiego. I lecimy. Pal to gówno, stary!
A, to dlatego tu jest taki skrót. Się zastanawiałem, po co to jest. A! Dobra, chciałem ją zepchnąć, ale nie miałem już mocy. A, ale się udało. Zabierz nas tam! Coś ty zrobił! Martwe wiedźmy pełzają mi po statku! Leć już! Leć! Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Widziałem. Mistrza to Pol. Widziałem, jak zginął. Wszystko moja wina. Karl. Wszystko przypadło. Nie ocaliłem go. Karl, byłeś tylko dzieckiem. Nie. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy, odważniejszy, gdybym go wtedy słuchał. Mogłem mu pomóc. Wiem to. Karl, czas bym powiedziała ci, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. Przyprowadzili mi Trille. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę. Sięgnęłam ku ciemnej stronie. Zabiłam wszystkich. Co do ostatniego. Z wyjątkiem niej. Przez lata... Nie mogłam sobie wybaczyć. Byłam wrakiem. Miałam w sobie wściekłość. Próbowałam ją zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość. Że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak? Zaczniesz od tego. Zbudujesz teraz nowy. O, jakaś nowa planeta. Szczerze byłem... Śnieżek, lubimy. Byłem święcie przekonany, że będziemy walczyć albo z tym mistrzem starym, albo z siostrą nocy. Z siostrą nocy. Znaczy to jeszcze nie powiedziano, że tam nie wrócimy i tego nie zrobimy, ale... no myślałem, że już teraz. On miał dwa miecze. Myślałem, że jeden nam rzuci i będziemy jakoś tam... Karl. Wspólnie siepać, ale nie. Czeka cię próba. Wiem. A, czyżby cały etap w porządku. Bez ale miecza? Tutaj. To będzie ciekawe. Każdego Jedi kusi ciemna strona. I bardzo łatwo jej ulec. Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. To nigdy się nie kończy. I to właśnie ta próba. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy. Czyli jednak z mieczem. Tylko nie naszym. W razie pora dowiedzieć się, kim jestem. No dobra, to dobrze, że założyłem poncho, bo będzie chyba zimno, co? Trochę tak, trochę będzie zimno. Strzaskane jezioro, ale mnie plecy bolą dzisiaj wyjątkowo.
Dobra. Jak tam z czasem? Wiecie co? Nie wiem, czy dużo cięć było w tym odcinku. Chyba nie. Właściwie to niewiele się wydarzyło w tym odcinku, ale... Czy ktoś mi zmienił kolor modliszki? No nieważne. Ale tu sobie skończymy, bo to jest w sumie dobre miejsce, żeby skończyć odcinek. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hejpa!